Siemka ludziska, jestem Precio, a to jest kolejny odcinek Let's Play Mafia. Okej, ludziska, to jest już kolejny długi odcinek. Czytamy od parkingu, ponieważ w poprzednim odcinku widzieliśmy zapowiedź tego odcinka. No dobra, to brzmi głupio, ale no. Grad level, parking, parking lot. Aha. Wait for us here, boys. We'll be back in a little while. We drive out, follow after us. Then we'll have a shot at the warehouse. Sure, boss. Przez szybę. Rozmowa przez szybę. Dobra, nieważne. Ciekawe, czemu mnie nie dziwi to, że ci tu zostają. They're waiting for you already, mister. Idziemy jakby, nic się nie miało stać. Tutaj. Hey there, Bill. It's good to see you again. Hey, Polly. These are my partners, they're good friends. They like the idea of working together. And they also like first-rate whiskey, which sure certainly is. That it is. The main thing is that Don Salieri likes it too. And since he's financing the whole deal, here's your first payment for the goods. Give Mr. Salieri my regards. I'm always happy to do business with people like him. You should be, Bill. You could hit it big with this. If this small delivery works out for us, we'll order a lot more next time. Uh-huh. Chyba nie miało być takich kolegów, co? What's going on? Jesus, who are they? Fire! Billy, no! Billy! Billy, ty jesteś naszym skarbem! Damn! Damn! Come out and fight like a man. Au! No posuń się, polityk! Nie, sam! Mam kolegę, który nie umie żyć, który nie chce żyć. Muszę sprawić, żeby on jednak przeżył. O. Prosto w celownik. Na celownik. To nieważne. Ważne jest to, że tu mamy kolejnych kolegów. Tylko jednego. Lolelo. Dobra. Nie zużyję apteczki, chociaż sam mógłby ją użyć. O. Patrzcie, mamy kolega. Ja was nienawidzę sam woli. O ty. No. Gratuluję ci, sam je zjebie. Tę misję będziemy przechodzić.
rzucić parę razy. I wcale nie przeze mnie, tylko przez kogoś, kto nazywa się Sam. Nie, nie Samuel Gamgee, tylko sam jakiś tam. Nie chcę mi się szukać pudełka, żeby wam mówić. Dobra, teraz poszło lepiej. Lepiej poszło im. Nie, poszło gorzej. Ale nie liczę się, ja liczę się oni. Ponieważ... A jestem na tyle mądry, żeby używać apteczek. A oni nie są na tyle mądrzy. Biedni. Żałuję, że w tej grze nie ma funkcji autozapisu. Kto we mnie strzela? Kto? O, elo! Dobra, już nie postrzela, ale... Z kolei mamy inny problem. Konkretnie brak amunicji, ale już jest. A zostawcie to specjaliście. Chcieliście to? To było beautiful. Very, very, very beautiful. Ha. O kurde, ci nam koktajlami mołotowa rzucają, ale my będziemy cwańsi. Poli. Poli. Nie powiedzcie mi, jak tu żyć. Sztuczna inteligencja naszych kolegów nie jest wysoka, wierzcie mi. Dobra. No wie. Posuń się. No nie chcę cię zabić.
Patrz mi ja. No. Okay. Wiem, że to jest nasz kolega. Jestem już koleżko. Wiem, że tu jest jeszcze jeden. No. Okay. Chodź tu. Dlatego chodź! Ja pierd... Ludziska. Jestem już wściekły. No. Gdzie oni? Okej. Będę teraz mało muszę mówić. Boże, przeładowuj się, kupia bronią. Okej. Jestem ogólnie rozdrażniony. Chyba wiadomo z jakiej przyczyny, z jakiego powodu.
jestem rozdrażniony. Dwa razy przegrać misję. Przez to, że się ma takich kolegów. Że nie. Okej. Tylko nie ma, ale tam są. I ja zrobię jedną rzecz. Będę celował... O! O to mi chodziło. Kurde, ja nie mam... Amunicja. Żyjecie? To dobrze, że żyjecie mojej kompanii. No. Tak. Szni nie powinien mieć koktajl. Lub Mołotowa. Bym w moim kierunku potrzebował teraz koktajl. Okej. Bill's kicked it. He won't be no magnet now. Tak. Sorki. What the hell was that, Polly? Who were those hoods? How should I know? Okay, okay. Well, we can't hang around here waiting for more of them to show up. Let's get the truck and get the hell out of here. Tom, you drive. I'll follow behind in one of the other cars. Okay. Teraz już jest ten moment misji, który... No, ja się jakoś tak lubię. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby zrobić przejazd. Au, 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 uciekaj. Nie wiem, czy tu samochody wybuchały, czy nie wiem, że on stoi. Dobra. Siadamy. Poli z drugiej strony. I jedziemy. Trzeba uważać sobie uszkodzeń nie narobić, bo potem no, potem będzie można zrobić dość dużo uszkodzeń sobie swojemu wozowi. Czy tej ciężarówce głupiej?
Okej. Tu się pojawia kolejny problem. Ale do rozwiązania. Ała. Hola. Chcieliście to, co żem przed chwilą... Przecież ile ja życia straciłem. Czekajcie, bo ja... Kurde, Poli zaraz cię rozjadę. Okej, chodź o to. Trzeba właśnie to zrobić. Nie. No. Na szczęście tu jest apteczka, co mnie mocno uradowało teraz. Bo przez moją głupotę bym naprawdę przez kolejnej części misji bym nie wszedł. Okej. I teraz zaczyna się część misji, której też niezbyt lubię. Robię co mogę. Kurde. Nienawidzę ucieczek w tej grze, ponieważ za ucieczki, jak trzeba uciekać, to gra nam to utrudnia. No to wsiadaj. Boże, Poli. Chodź. Prawie zginąłem. Ale dobra. Już nie będą za nami jechali, przynajmniej. Sorki ludziska za to. Okej, no zostaje nam pojechać do końca, nie stłuc naszego samochodu. Co może być ciężkie, co może być wyzwaniem. Ale... A co nas nie zabije, to nas wzmocni, prawda? Ta muzyczka, kochana.
i nie możemy łamać prawa. Ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę z tego, iż jak nas policja złapie za mandat, to będziemy mieli źle, bo mamy broń w dłoniach na wierzchu, bo nie mamy jej gdzie schować. A jak mnie policja zatrzyma, znaczy zacznie strzelać, to mnie zabije, gdyż mam 30 punktów życia ledwo. No. Widać, mając prędkość 60 km na godzinę, też jesteśmy bezpieczni. Znaczy niebezpieczni. Okej. Patrzcie, jak ten wóz kocha zawracać, jakby miał przedziurawioną oponę, chapcia, jakby miał chapcia. A nie ma. Chyba. Chyba. Właśnie, chyba. Lol. Proszę. Okej. Koniec misji chyba. So it looks like Merlo got in the way of things again, boss. He can't seem to shake off this bad luck. Boys, you won't believe this, but it's completely the other way around. The only one who really had bad luck this time was Morello. What? I found out who our Mr. Gates really was. And? Gates was never really from Kentucky. He was a small-time thief who stole the goods from him and wanted to sell them to us. Morello doesn't think that he almost stopped our deal. But that we pinched a truckload of his most expensive whiskey. I bet that bastard's happy now. Unbelievable! Well, that worked out just fine. Let's drink to that. To another success, boys. Salut. Salut. O, intermezzo trzecie. Posłuchajmy. Mamy czas to. The end of Prohibition in 33. You probably weren't too happy, huh? The end of the good old days. Yeah, not too happy, but it wasn't all bad. Eventually, I did get married to Sarah and had a daughter. It was a good time. But life went on in business. We made a huge amount of dough during Prohibition, which we invested into new deals. A lot of them were legitimate. We had regular firms like construction, transport, restaurants. We ran labor unions. And of course, there was gambling, betting, the lotteries. We actually did really well. We just tried to stay out of drugs, even if it wasn't always easy. Come on, business is business, right? You're way off there. The Cosa Nostra ain't no patties or Chinamen. With drugs comes big money and even bigger problems. When someone has a problem with the cops because of drugs, he does the sensible thing. He admits it. If his family catches him, they rub him out. Drugs are taboo. So what? There's some kind of grand poobah passing judgment? Something like that. The leading families choose a boss of bosses. They sort out the big problems and set the rules of the game. So, criminals who break the law have their own courts that judge them? Luck. Snowy. Laws aren't changeless holy words.
Every country in the world has their own. It's just somebody with a lot of power applying their own will. It depends on the person whether they'll serve someone else blindly or apply their own will. Why should the Don be restrained? The Mafia prevailed through prohibition with its own laws. A handful of poor, uneducated immigrants from Sicily were stronger than all the laws, courts, and police here in the States. Zaista. What? With murder? With the suffering they caused? Come on. You think that the Mafia just murders innocent people? The Mafia punishes those who break laws. And the majority of your laws, too. Unfortunately, we can't put anyone in jail or fine them. Everybody who comes and works for us knows what to expect if he breaks the rules. People lie and steal, and there are lots of criminals here who get unbelievable pleasure when they steal from the mob, as well as the mafiosos who get pleasure from cheating the state. And what about all the payoffs, robberies, and raids, huh? Hey, the cops ain't no saints, neither. No Don encourages his men to go around harming people. And what other people do on their own isn't our concern. And as for payoffs, most people come to the Don for help and advice on their own. And they'll pay gladly for it. The Don is an esteemed person, but not every Don is like Salieri. That's the truth. Niestety. There you go. Your system works, but you know why? Because you're a bunch of selfish murderers. And you only care about your own gain. All your efforts are spent ensuring that you live like pigs in shit. That's why you're so successful. You're only looking out for yourselves. We look out after everybody. A few cops have to ensure law and order for all, and that's a much harder job. That's true. But you can easily leave the Don outside your protection. He'll watch his own back. And what about you? What are you sitting here for? Okej. Okay. O, to jest fajna też misja. Lubię tą misję, bon appetit. Ale jej nie z... Albo zrobię ją dzisiaj. Nie zrobię. Ah, Tommy. I'm glad you're here. Tu skończymy ludziska. Tak, z tą nocą tu skończymy w następnym odcinku. Bon appetit i może coś jeszcze. Tak więc cześć, trzymajcie się, narka. Subskrybujcie, komentujcie jak chcecie. Cześć, trzymajcie się, cześć.